Witajcie, tu Xil Moon. A to Laveria, moja lalka BGD. Dawno, naprawdę dawno temu nagrałam film o mojej małej puli, a więc to chyba czas, abym przedstawiła wam i tę lalkę. Skrót BGD oznacza Ball Jointed Doll, czyli lalkę z takimi stawami, dzięki czemu mogą one poruszać jak i rękami, tak i nogami, w niektórych przypadkach również palcami u rąk. Lalki kolekcjonerskie. Takie, które mają się nam ładnie reprezentować, ślicznie wychodzić na zdjęciach na Instagramie, ale tak naprawdę często nadaje się im również charaktery czy historie. Czas, abym was bardziej z nią zapoznała. Zakupiłam ją na AliExpress, więc nie jest oryginalna, natomiast ani trochę mi to nie przeszkadza. Tak samo jej wig, czyli peruka, oraz ciuchy zostały zakupione właśnie na AliExpress. Jej rozmiar to 1/4, dlatego jest aż tak duża. Gdy ją kupiłam, miała jeszcze rzęsy, niestety wielokrotnie jej się odklejały i w końcu je gdzieś po prostu zapodziałam. Postanowiłam zamówić nowe, natomiast jeszcze nie do końca wiem, czym je przykleić, żeby na 100% się utrzymały. W międzyczasie również straciła kolano. Nie jestem z tego dumna, ale to był naprawdę szalony dzień. I cóż, przynajmniej tylko kolano, a nie głowę. Wybrałam tę lalkę i jej imię nieprzypadkowo. Jest ona lalkową wersją mojej OC, Laveri Vesperum. Delikatna, cicha, nieśmiała, ale też bardzo piękna i silna. Wybrałam ją, gdyż idealnie odzwierciedla Laverię. Cały jej styl ubioru dopasowałam właśnie do tej postaci. Mam wielką nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żebym kiedyś przedstawiła wam, kim jest Laveria oraz opowiedziała wam jej historię. A na dzisiaj to na tyle. Zapraszam na mojego Dollstagrama, gdzie wstawię m.in. zdjęcia lali z tego filmu. Do zobaczenia, moje gwiazdeczki!